Hejo, hejo, mordeczki, witam was serdecznie. Długo się zastanawiałem, czy w ogóle tego typu materiał wypuszczać na moim kanale z racji tego, że no nie ograłem wszystkich zestawów broni. Dzisiaj porozmawiamy na temat tier listy, na temat buildów. Bardziej ten materiał będzie taką wędką dla was niż tą przysłowiową rybą. Po prostu pokażę wam, gdzie możecie sobie poszukać jeszcze w tych ostatnich, powiedzmy, momentach przed CBT buildów pod siebie, poczytać sobie na tematy właśnie tej tier listy, czym warto popróbować grę. Szczególnie to jest taki materiał bardziej skierowany dla osób, które jeszcze nigdy nie miały przyjemności pobawić się w świecie Solizium. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jakiś hejcik, jak najbardziej jestem na to odporny. Czekam na komentarze, bo tutaj no, na pewno będą kontrowersyjne informacje. To wam gwarantuję. Na wstępie jeszcze, jak wam się podoba ten content, który tutaj zamieszczam na moim kanale, to polecam zasubskrybować kanał. Jak macie jakieś pytania, kierujcie je w sekcji komentarzy albo na naszym Discord, na którego również was serdecznie zapraszam. Myślę, że możemy przejść teraz do tematu głównego. Pierwszym miejscem, gdzie warto sobie rzucić okiem na tier listę, jest strona Skycoach. Linki do wszystkich tych stron, włącznie z sygnaturami czasowymi, będą tutaj oczywiście w opisie filmu. Ta stronka jest fajnie podzielona, ponieważ tak tutaj widzicie, mamy build wybrany dla tanka, depsa i healera. No i tak, tutaj nie ma zaskoczenia, jeżeli chodzi o zestaw pod tanka. No wiadomo, SNS jest dominujący plus Greatsword. Ogólnie z tego, co tam sobie zdążyłem zaobserwować, najczęstszą kombinacją po prostu sprzętu, jeżeli chodzi o tanków, no to właśnie jest w mainhandzie SNS, natomiast w offhandzie jest to Greatsword. Dzieje się tak dlatego, że po prostu te pasywki są ze sobą, powiedzmy, dość dobrze no, skondensowane. Tutaj mamy oczywiście, jak widzicie, wszystko rozpisane, co ma swoje mocne, słabe strony i tak dalej. Deps. No z depsami, no to już wiadomo, wszystko zależy. O, Subik wleciał, super sprawa. Artur 91, dzięki wielki byku, może nas oglądasz, także pozdro. Także jak widzicie o depsów, no to tak jak mówię, to są same kontrowersje. Ja osobiście grałem sobie, chwalę sobie ten zestaw, bo grałem bow ze staffem, bardzo burst damage jest naprawdę tam chory, jeżeli chodzi o single target. No wiadomo, grałem też staff z wandem, czyli takiego powiedzmy czystego, w cudzysłowie maga, bo tutaj nie mamy klas postaci. Jeżeli chodzi o AoE damage, to naprawdę na dynamikach, nawet na tych wczesnych etapach gry, jak mamy już skille porobione na epiku, nawet tego gearu nie mamy jakiegoś mocno skozakowanego, powiedzmy, to damage AoE, jeżeli ogarniemy rotację, jest naprawdę chory, możemy, tylko na dynamikach jest ten problem, że jak sobie nazbieramy mobków, a ten build właśnie na tym polega, wszystko do nas przyleci, no to zawsze jakiś ziom wpada i to wszystko nam od razu chce scharatać. Ale no, na pewno dobrym depsem jest wszystko, co ma na offhandzie Dagery. To już o tym wielokrotnie mówiłem tutaj, że to jest naprawdę OP boost, jeżeli chodzi o pasywy, o kryta, o crit damage. To jest chory temat. Dodatkowo łuk i kusza, Greatsword, to są naprawdę topowe buildy. Później może znajdę chwilę, to wam pokażę, jak to wygląda na Korei, jeżeli chodzi o Gateway of Infinity, jakie tam po prostu są timingi porobione na poszczególnych bosikach. Kolejna rzecz to healerzy. I tutaj już mogę się troszeczkę wypowiedzieć. Wiadomo, grałem dużo, bardzo dużo, albo nawet w zdecydowanej większości najwięcej contentu PvE. I grałem początkowo zestawem Wand plus Staff. Grało mi się spoko, spoko było to leczenie. Ale jednak no, czułem, że może być, żeby coś pokombinować i odkryłem wtedy Bowa na offhandzie. No po prostu to, jak mi się teraz leczy, jeszcze po dodaniu tego AoE skilla nowego na Wandzie, no po prostu to jest healer kompletny. Jeżeli ktoś planuje grę healerem, na PvP jest to samo, bo oglądałem filmiki, próbowałem też kosić ludzi, czy tam supportować, jak lataliśmy takimi grupkami drobnymi, jest trochę CC-ków, jest fajny buścik do damage'a, boost do defensywnych skilli. No naprawdę to jest mocny build, jeżeli chodzi o healera. Pod PvE naprawdę nie ma żadnego problemu z
utrzymaniem tanka, z utrzymaniem party. Tutaj w tej grze nie ma tak, jak jest w innych, że po prostu spamujemy skille, że tam są po 3, 4, 5 sekund cooldowny. Tutaj musimy bardziej przemyśleć swoje postępowanie, ale no ten build teraz pod healera, czyli wand plus bow, jest naprawdę miazgą, bo cały czas mamy dostęp do leczenia. Dodatkowo ta pasywa z resistant, ten resistant skill z łuku, on nam raz na jakiś czas, tam chyba na piku raz na 60 sekund możemy sobie zresetować ostatni użyty skill. Także naprawdę ten zestaw jest kompletnym zestawem pod leczenie na PvE i to jest mistrzostwo świata. Na PvP nie mam takiego dużego doświadczenia, ale bazując na tym, co oglądałem w internetach, no tak samo to jest czysty ogień. Także to chyba ta pierwsza... To by była ta pierwsza właśnie strona, którą naprawdę warto sobie tutaj na nią rzucić okiem, poczytać i wybrać coś dla siebie. Kolejną miejscową wartą rzucenia okiem jest stronka Meta Battle. Tutaj również mamy tier listy takie, powiedzmy, zrobione w tabelce. Tutaj to przewinę, żeby było widać całość. No jak widzicie, to też jest w miarę aktualny temat, bo jest 24 marca na ten patch. Ta wcześniejsza strona była zdecydowanie jeszcze bardziej odświeżona, bo bodajże chyba z 7 nawet kwietnia, także świeżynka. No jak widzicie, mamy tutaj na tej stronce jest podział pomiędzy właśnie buildami pod PvE. Niżej są tak samo buildy, z tego co kojarzę, tak, pod PvP, na large scale, czyli te zergowe, powiedzmy, a tutaj jeszcze jest chyba jedna, tak, small scale, czyli pewnie chodzi o to, że są to właśnie, to jest tier list przeznaczony do takiego bardziej indywidualnego albo z mniejszego, na mniejszą skalę PvP. No, patrząc jeszcze, powiedzmy, na tą właśnie tier listę, jeżeli chodzi o PvE build, no tutaj troszeczkę dziwi mnie to, że właśnie połączenie Wanda mamy tutaj z łukiem. A jest SK, dobra, jest SK. Czyli jednak wszystko jest dobrze, bo jeszcze jak ostatnio patrzyłem tutaj na tą stronę, to już nie było S, tylko A-class. Właśnie było na A-klasie. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj na PvP, właśnie tak, żeby nie być gołosłownym. Również tak, jak widzicie, large scale, jeżeli chodzi o połączenie Wanda z X-Bowem, jest czymś naprawdę bardzo dobrym. Tutaj no, również widzicie, jak dużo jest tutaj opisanych informacji, jeżeli chodzi o to, co dana broń w połączeniu z inną bronią nam daje. Także kolejne miejsce, naprawdę, które obligatoryjnie musicie sobie sprawdzić, jeżeli chcecie coś już zacząć tak bardziej na poważnie ogrywać TL. Ok, przyjmijmy, że wiecie już, kim chcecie grać, czy to jest tank, czy to jest healer, czy deps. Wiecie już, jakim zestawem broni mniej więcej chcecie sobie ciorać w tronę Liberty. Teraz przychodzi z pomocą bardzo przyjemna strona troneliberty.gameslanter.com, w której naprawdę jest to wszystko w taki sposób bardzo przejrzysty pokazane. Tutaj, jak widzicie, no, update'iki wchodzą bardzo często, tu są w miarę te buildy aktualne. Wiadomo, musimy sami sobie też pod swój playstyle latać. Wiadomo, meta jest metą, ale na początku dobrze sobie chociaż jakkolwiek to, powiedzmy, ułożyć. Tutaj super sprawa, sprawdźmy to tak na tym moim buildzie, jak to wygląda. Wybieramy sobie, czym chcemy grać, rolę healer. Mamy jakiś buildzik, tam wiadomo, jakie nazwy i tak dalej, tu są jego cechy. Mamy atrybuty, mamy takie już docelowe wyposażenie, które jest pożądane, skille aktywne, jak ułożone, to już sobie sami wiadomo bierzemy, tylko które z tych skilli powinniśmy używać. Dodatkowo pasywki, również te, które powinniśmy używać. I tutaj bardzo ważna sprawa, tutaj na pewno ci, co nie grali, nie wiedzą, ale w grze mamy system, powiedzmy, progresowania naszych skilli przy pomocy książek. Te książki w początkowej fazie gry są dość takie, powiedzmy, niełatwe do po prostu wyfarmienia, to jest zabieg czasochłonny, żeby porobić sobie epiki na 5 poziomie. Tutaj mamy super opcję, mamy taką jakby priorytet, jeżeli chodzi o podnoszenie naszych aktywnych i pasywnych umiejętności. Super sprawa, będziecie wiedzieli, jeżeli nie macie pojęcia, jeżeli nie ogrywaliście Trona Liberty na Korei, co w pierwszej kolejności powinno zostać dodane, podnoszone i tak dalej, i tak dalej. Kolejną stronką, którą też w sumie tam pewnymi czasy sobie podglądałem, jest Alcast HQ. Tutaj też jest tak bardzo, powiedzmy, przyjemnie to porobione, czyli mamy podział na buildy pod względem broni oraz pod względem takiego, powiedzmy, po tej klasowości. Tylko tutaj ważna rzecz, warto, a za chwilę wam to opowiem, weźmy sobie jakiś, powiedzmy, buildzik, niech to będzie nasz też healer.
czyli to samo. Mamy taki ogólny zarys danego buildu. Tu mamy, wiadomo, całe drzewko z hiperłączami, które nas odnoszą do odpowiedniej sekcji tego, powiedzmy, buildu, staty. No tu się niczym to wiele tak naprawdę nie różni. Jak używać, tu jest jeszcze taka dodatkowo jakaś, powiedzmy, rotacja niektórych umiejętności, pasywki i tak dalej, i tak dalej. Tu chyba jeszcze jest drzewko broni, z tego co kojarzę, dodane. Tak, praktycznie w większości buildów, które drzewko sobie wybierać. Tylko ważna rzecz tutaj, warto sobie porównywać jakiś tam dany, powiedzmy, zestaw broni, który chcemy brać na wielu stronach. Tylko pamiętajcie o aktualności danych buildów, bo tutaj jak widzicie, dodany został 18 grudnia ubiegłego roku, a ostatnio informacje były tutaj aktualizowane 26 stycznia. Więc to jest przepaść, jeżeli chodzi o czas, powiedzmy, w którym się rozwinęło Throne Liberty, bo tutaj już to ten build na 100% jest już mocno nieaktualny. Także pamiętajcie, ta strona jest spoko, zresztą każda strona, którą tutaj podaję, warto sobie wejść na każdą. Każdy nasz build, który chcemy ogrywać, którym jesteśmy zainteresowani, porównywać sobie. Jak czegoś nie wiecie, piszcie u nas na Discordzie, mamy tam naprawdę całą masę, już jest ponad 1000 użytkowników. Każda osoba ma jakieś doświadczenie u nas, tutaj mało jest osób, co po prostu pierwszy raz wchodzą w Throne Liberty, tylko to są ludzie z doświadczeniem, z dorobkiem, z ogrywaniem kontentu PvP, PvE, również tak samo, powiedzmy, takiego bardziej, takiej gry, bardziej nastawionej na dane zakresy zawartości świata z Elysium. Także warto zapytać tam, jeżeli macie jakieś wątpliwości. A teraz przechodzimy do jeszcze jednej ostatniej stronki. A ostatnią stronką jest po raz kolejny Meta Battle, czyli również bardzo przyjemna, przejrzysta stronka. Tutaj mamy również podział pomiędzy odpowiednimi mindhandami, buildami PvE i PvP. Dla przykładu, no tutaj tak naprawdę nie ma jakiejś większej różnicy, jedynie taki indywidualny odbiór. Każdy z nas jest inny, każdy woli inny układ. Tutaj też to jest wszystko przejrzyste. Jak widzicie, mamy opisane mocne strony buildu, słabe strony buildu. Tutaj nadal są statystyki, skille, skill priority, passive priority, equipment, weapon mastery i rotacja. I także no tutaj żadne odkrycie nowe. No tak podsumowując te strony z buildami, warto, tak jak powiedziałem to już pewnie parę razy w tym materiale, wejść sobie na różne strony, jak już wybierzemy to, czym chcemy grać, i sprawdzić przede wszystkim datę ważności, powiedzmy datę publikacji danego buildu, i wybrać sobie coś, co będzie nam najbardziej pasowało. A teraz już przejdziemy do rzucenia okiem na rankingi w Gateway of Infinity na serwerze koreańskim Stoneguard. No bo wiadomo, każdy serwer ma innych ziomków, ale tak naprawdę meta jest taka sama. Zobaczycie, jakie tam panują zależności i one są od pierwszych dni serwera, także tam nic nie zostało znerfione. Okej, jesteśmy już w gierce, teraz właśnie wam pokażę, jak wyglądają rankingi, jeżeli chodzi o Gate of Infinity. Tutaj po prawej stronie, jak widzicie, są połączenia broni, a tutaj czasy tych najlepszej, tej powiedzmy topki. Tutaj nie będę tego wszystkiego wam omawiał, za chwilkę tylko powiem, jaka tutaj jest zależność, na którą sobie możecie, którą zresztą sami zobaczycie. Przewijam powoli, każdy z was może sobie zobaczyć na dany zestaw broni, jak to wygląda po prostu, jeżeli chodzi o timingi. Zaraz tutaj przejdziemy pewnie, tak, Dagger'y. No tak jak widzicie, Dagger w połączeniu tak naprawdę ze wszystkim to jest, no, to jest masakra. To jest masakra, także no, tak jak wam mówiłem, no, tutaj cudów się nie można spodziewać. Pamiętajcie przede wszystkim o tym, że no, żaden tier list, żaden jakiś najlepszy buildzik z YouTube'a nie sprawi, że będziecie graczami zadowolonymi. Na pewno będziecie kosić, będziecie OP i tak dalej, ale żeby nie stało się tak, że będziecie musieli grać jakimś zestawem na siłę. Ja bardzo długo grałem właśnie staffem z Wandem jako moim depsem, grało mi się bardzo dobrze, ale cały czas ten zestaw, nawet teraz obecnie, bardzo mocno odstaje od tej, powiedzmy, topki. No, wyścig wygrywa Dagger na offhandzie i przykładowo Bow, Crossbow albo Greatsword. To są zestawy, które tak naprawdę stanowią metę, i to zarówno i w PvP, i w PvE.
Tak więc no, zapoznajcie się na spokojnie z tym materiałem, wrzućcie sobie okiem na te stronki, które Wam podałem, przeanalizujcie sobie wszystkie plusy, za, przeciw, to jest dopiero CBT drugie, także macie czas jeszcze przed premierą sobie ograć temat. Możecie sobie też w każdej chwili wlecieć na Koreę. Korea jest otwarta cały czas. W każdej chwili możecie sobie. To nie są jakieś duże koszta. Powiedzmy, że jakieś 35 zł z kupieniem Exit Laga i możecie sobie wbić do gierki. To takie podsumowanie, więc też możemy polatać po tematach, ale myślę, że już Was naprawdę teraz dość mocno osaczyłem tymi materiałami. Dajcie znać, jak się Wam podobało ten materiał. Tak jak mówię, to nie jest jakiś poradnik określonych buildów, co stanowi metę, czym grać, czym nie grać. To jest tylko i wyłącznie dla Was wędka. Wędka, możecie się sugerować pierwszą częścią tego filmu, czyli tym S-tierem powiedzmy, czyli tym, co jest po prostu najlepsze. Później sobie znaleźć build na tych stronach, które Wam podałem. Wlecieć sobie do gry, testować, próbować. Mamy 7 dni, przynajmniej te osoby, które się dostały, albo cały czas, dopóki powiedzmy Korea się utrzyma, czyli pewnie parę lat, albo paręnaście lat, bo nie wiadomo jak to będzie szło. Tak więc nic na siłę, bez zbędnej presji. Dzięki za rzucenie okiem, zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam naszego Discorda. Trzymajcie się ciepło, powodzenia na CBT, bawcie się dobrze, przynajmniej te osoby, które otrzymały dostęp. No co, na razie.